metrów, równe 200 metrów, te strzeli i to... Jest! Rekord świata Władysława Kozakiewicza! 111 metrów. Polak walczy taką stawkę na olimpiadzie. Fantastyczny skok. To wszystko przeżył Fortuna. Udane skoki! Rekord Polski! Jednym z tych natchnionych okazał się w Sapporo Wojciech Fortuna. Jego zwycięstwo na dużej skoczni to być może najbardziej niezwykły triumf w historii polskiego sportu. Fortuna przeskoczył nie tylko rywali, przeskoczył wyobraźnię i marzenia kibiców. Przeżył chwilę sportowej doskonałości. Przyłożyłem do tego, że nasze narciarstwo się rozwija, to sami sobie powiedzcie o tym. Ja stoję mocno na nogach i obserwuję i dopinguję naszych sportowców i zawsze im mówię, że Fortuna im zawsze sprzyja, bo oglądam i pozytywnie o tym myślę. Byłem zakochany w nartach, a to właśnie było od dziecka, bo pierwsze moje zdjęcie na nartach to wtedy miałem 3 lata. Mieszkaliśmy na terenie sanatorium nauczycielskiego w Zakopanem. Moja mama była pielęgniarką. Na każdej górce, na ciągłówce była skocznia terenowa. Ci starsi chłopcy budowali, a myśmy na tych skoczynkach skakali. Skoki były bardzo popularne. Trener robił objazd po takich dzielnicach jak Ciągłówka, Bachledy, osiedla i zbierał takich chłopaków właśnie do skoków. Pan Jan Gąsiorowski przyjechał na Ciągłówkę, zobaczył, że my tam sobie organizujemy zawody. Ja z prześcieradła miałem numer wycięty. Jak zobaczyłem go na terenowej skoczni, no to po prostu byłem przekonany, że z niego coś będzie. Skoki się zaczęły na prawdziwej, malutkiej skoczni pod reglami. Ojciec był bardzo zadowolony, że ja zajmuję się już sportem wyczynowym. On raz, że dostawał sprzęt od razu i wchodził w normalny cykl treningowy. Zimą chodziliśmy po szkole. Skocznia była oświetlona, więc mogliśmy sobie tam po 10 skoków oddawać. Tak trwało to przez praktycznie 10 lat. W 5 klasie pamiętam taką sytuację, gdzie zacząłem chodzić na wagary, ale byłem na treningach, bo wtedy kadra skoczków trenowała i ja chciałem widzieć, jak oni skaczą i być między nimi. Drugi, trzeci dzień trener z rana mnie widzi, pyta się trener Gąsiorowski, a co ty tu robisz, że ty nie jesteś w szkole? A ja mu powiedziałem, że pani jest chora i no i w związku z tym mamy wolne, to chodzę sobie na treningi. Bardzo dobrze, mówi, że chodzisz na te treningi. Trening się skończył, ale mojego trenera nie można było szukać. On mówi, to jeżeli pani jest chora, twoja pani mówi, to jedziemy ją odwiedzić. No i wziął mnie do samochodu, podjechaliśmy pod szkołę, zapytał się o panią. Ja już do końca nic się nie przyznawałem. Aż pani wyszła i trener się pyta, no jak już wyzdrowiała pani? A ja wcale chora nie byłam, mówi. W związku z tym kazał mi narty oddać, popoprawiać to wszystko, co ja straciłem te parę dni i dopiero jak pani napisała, że ja mogę chodzić na te treningi, no to wydał mi te narty. No nie był łatwy. To na pewno nie był to łatwy egzemplarz w ogóle.
Ale najważniejsza dla trenera to była chęć i jego zainteresowanie. No i te postępy techniczne, które robił. Kiedy już byłem w kadrze juniorów i dostałem się do seniorów, to trening wyglądał od rana do wieczora. Wyjazdy, zawody, a jak w zawodówce byłem i było zgrupowanie kadry, to trener niósł zwolnienie, bo musiał być... w szkole musieli wiedzieć, gdzie ja jestem. Ja lubiałem trenować, ja chciałem być tam w tej grupie najlepszy. Kiedy wygrałem 4 konkursy kwalifikacyjne przed wyjazdem, to jeszcze nie byłem pewny, że ja pojadę do Sapporo. Wojtek nie był w składzie olimpijskim już zatwierdzonym na Igrzyska Olimpijskie w Sapporo w 1972 roku. I wtedy rozgrywane były jeszcze dodatkowe zawody na Wielkiej Krokwi, w których on wypadł najlepiej. I był taki zakopiański dziennikarz, głośny, zawadiacki, Marian Macenauer. I on zrobił taki szum w Polsce, że trudno było go nie zabrać. Tym bardziej, że obaj trenerzy, jego osobisty trener Jan Gąsiorowski i trener kadry Janusz Fortecki, bardzo zabiegali o to, żeby Fortuna na Igrzyska pojechał. Spodziewali się, że będzie w stanie zająć punktowane miejsce. Ja czułem się dobry. Ja czułem się bardzo dobry, w bardzo dobrej formie. Z drżeniem serca myślimy o Wojciechu Fortunie. Pierwszy to jego start olimpijski. Do reprezentacji desygnowano go w ostatniej chwili. Ma dopiero 19 lat i nieprawdopodobnie. Na pierwszym konkursie był 6, gdzie było 3 Japończyków pod rząd, było na pudle. No, po prostu strzelił z formą. Zająłem 6 miejsce, 1 punkt dla polskiej ekipy. Bardzo mi to nie pasowało, bo się bliżej widziałem. Ale była nagroda za to $150. Poleciałem tam do tego pana. Ja przyszedłem po nagrodę. Podpiszcie tutaj. Podpisałem $150 i daje mi ten pan białą kopertę zaklejoną i mi mówi gratulacje i wyprowadza mnie. Za drzwi zamknął. Patrzę się za tymi drzwiami, jeszcze kroku nie zrobił. Otwieram, bo zalepiona koperta. Pukam z powrotem, mówię... Pan się pomylił, mówię, bo ja panu podpisałem $150, pan mi włożył $50. Sprzewracał na mnie oczami i mówi, jak wam nie pasuje, to w ogóle nie musicie startować. Koniec rozmowy, zamknął drzwi. Była taka maszynka, gdzie można sobie było kupić za ileś tam jenów, to chyba dolara kosztował medal olimpijski, a drugiego dolara się wrzucało, żeby sobie napisać na tym medalu, co chce. Ja kupiłem ten medal, wsadziłem tam i napisałem, wiecie co? Wojciech Fortuna, mistrz olimpijski. Ja wolałem dużą skocznię, a Okurayama skocznia pasowała mi zresztą od pierwszego wejrzenia, jak tak powiem. Trafiłem idealnie w próg pod odpowiednim kątem. Wiaterek dmuchnął tak, jak to dmucha. Ja wiedziałem, że lecę co najmniej pół metra wyżej, jak każdy życiowy skok. ...111 metrów. Po pierwszej serii prowadzę i to dość poważnie. Teraz powiem o tej drugiej serii, która była decydująca. Już mi nie spasował rozbieg, już wiedziałem, że będzie nie tak jak trzeba. Wiatr zaczął wiać, kręcić z jednej, z drugiej strony.
się odbiłem 87,5 metra. Zakręciłem. Wiedziałem, że przegrałem wszystko, co mogłem. Bo jeszcze tam 10 asów jest. Skacze Szwajcar Walter Steiner. Walter przegrywa ze mną 1/10. Podają wyniki. Wojciech Fortuna. No, trener gratulacje mi składa, wszyscy koledzy. Stanąłem na tym podium. Łezka się zakręciła, ale ja nie beczałem ze szczęścia. Chociaż byłem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Ten złoty medal był fenomenem. Japończycy byli wtedy tak mocni. Szwajcar Steiner, który zajął drugie miejsce i przegrał 1/10 punktu zaledwie z Fortuną. O 0,7 przegrał kolejny zawodnik brązowy medal. To jest szczęście do kwadratu. To jest fortuna, która mogła się narodzić tylko w Zakopanem i tylko właśnie tam w postaci czystego talentu Wojtka. No, no zaskoczenie kompletne. Tym bardziej, że to był pierwszy złoty. Jeszcze w dodatku to się zbiegło, że chyba 100. medal w ogóle. Przywitanie w wiosce, jak przystało na złotego medalistę. Czekano na Fortunę 2 godziny. Trasa ze skoczni do wioski zarezerwowana była przecież dla Kasai na triumfalny przejazd wraz z cesarską rodziną. Wiedziałem, że $300 dostanę. Poleciałem tam po tą nagrodę. No gratuluję wam, no to, no tamto. Podpiszcie. Podpisałem. Kopertkę zaklejoną dostałem. Ale już nie wychodziłem, bo czułem się mocny, mistrz olimpijski. Oderwałem przy nim. Patrzę się, jest $150. I znowu ten sam wierszyk słyszę. Tu macie to i to jest wszystko. A ja odpowiedziałem mu tak. No tutaj się okazał pan bardziej uczciwy, bo pan się podzielił ze mną moją nagrodą. Kilka dni później, po powrocie do Polski, stał się bohaterem. Nikt tego nie przewidział, nikt tego nie brał pod uwagę. Nikt nie był przygotowany na takie osiągnięcie. Dostałem piękną nagrodę, mieszkanie od władz miasta Zakopanego. Dzisiejsze posiedzenie prezydium ma charakter nadzwyczajny i zostało zwołane dla rozpatrzenia jednej sprawy. Proponuję, aby w nagrodę przyznać Wojtkowi Fortunie mieszkanie składające się z 2 pokoi i kuchni z budownictwa Rad Narodowych. Dla Polski, dla polskiego narciarstwa sukces Fortuny był wydarzeniem, które pozbawiło ludzi troszeczkę rozumu. Szał, jaki nas ogarnął, sprawił, że właściwie czuliśmy się niemal Austriakami, Niemcami, Skandynawami, jeśli chodzi o osiągnięte sukcesy. To był pierwszy i jedyny złoty medal przez kolejne 30 lat. Przejście, 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 przejście! A co za wini? Zaczęli mnie wozić jak małpę. Ja nie wiedziałem, jedziemy, jedziemy, chodźcie. No to pierwsze jedziemy tu. Towarzysz w Krakowie dzwonił z Katowicami. Mówi, jak co tam robicie? Wojciech Fortuna jest mistrz olimpijski z nami. Porzućcie go nam. No i tak żeśmy jeździli sobie po kraju. Jak żeśmy wchodzili do drzwi, to ten człowiek wołał głośno w drzwiach. Towarzysze, przywiozłem wam złoty medal olimpijski. A ja tak sobie pomyślałem, no to co ja przywiozłem? No ale pogratulowali, poklepali po plecach, lampka wina, precelki i następne wyjazdy już później były. Nie było czasu na trening. No jest na tym piedestale i każdy uważa, że powinien, choćby nawet wypić i jeszcze mu powie, że ze mną się nie napijesz, a to nie każdy potrafi się znaleźć. Myśmy żyli w takim kraju,
że alkohol to było coś takiego jak dla Włocha szklanka wina do obiadu. Tu była woda tania. On się wyrwał momentalnie jak ptak, rzucił wir towarzyski, stał się postacią szaloną, jednocześnie pożądaną w wielu gremiach kibicowskich, towarzyskich. Nie jest w stanie trener upilnować zawodnika w jego codziennym życiu, bo przecież trening to jest mały fragment codziennego życia. Reszta to jest środowisko. Szkoda, że Wojtek nie dźwignął ciężaru odpowiedzialności swojej kariery, dlatego że można było jeszcze parę rzeczy w tej karierze zrobić. Sukcesywnie był coraz gorszy, no i potem się nie dostawał do tej kadry. Zawodnik nie jest na tyle jeszcze bysty, żeby sobie uzmysłowić, że zaniedbałem trening, że nie robię tego, co robiłem i tak dalej, i tak dalej. Bo to u takiego 20-latka to naprawdę jest prawie niemożliwe. Motywacja do uprawiania w sporcie u mnie zakończyła się w Sapporo, ponieważ zostałem mistrzem świata i mistrzem olimpijskim. Jak ja tu nie zarobię, to gdzie ja zarobię? Ja się poświęciłem. Może ja bym jakąś inną szkołę skończył, żeby jakiś dobrą pracę. Ja skończyłem zawodową szkołę tylko dlatego, że byłem zawodowym sportowcem. Przecież i medal w Falun mogłem zdobyć, ale jak motywacji nie było, to ja potrafiłem wódkę wypić wieczór przed zawodami na Mistrzostwach Świata, wysmarować się. Taki ja już byłem. Charakterek. Fortuna, żeby nawet 120 na krok wskoczył, to do Innsbrucka nie pojedzie. Powiedział to szef Polskiego Związku Narciarskiego. To ja wtedy zaniosłem narty do tego klubu i powiedziałem, panie Franku, do magazyniera, niech ich pan pilnuje, żeby ich ktoś nie wziął, bo ja ich już nie potrzebuję. Nie zgodziłbym się z opinią, że był zawodnikiem jednego skoku. On wiele razy skakał bardzo dobrze i był rzeczywiście przygotowany do wielkich sukcesów. Ładny skok, ponad 100 metrów. Był zawodnikiem jednego wydarzenia, a po nim uznał, że już wszystko zrobił, że właściwie nie ma co więcej w sporcie szukać. Później życie się moje zaczęło, bo ja byłem kawalerem, jeszcze byłem... Później się ożeniłem, było dwoje dzieci. Było coraz gorzej, coraz słabiej w tym sporcie. Może i ja nie wytrzymałem ciśnienia. Był rozwód, rozeszliśmy się. Trudno w tej chwili powiedzieć, że ta jego kariera była jakaś błyskotliwa, bo na pewno jemu po zdobyciu tych osiągnięć, tego medalu i tak dalej, życie nie potoczyło się w miarę dobrze. Potraktowano Fortunę trochę jako zabawkę, taką bardzo przyjemną. Człowieka, który odniósł międzynarodowy sukces, trzeba z nim się pokazać, zabawić, wypić, a po czym go zostawić samego. I właściwie Wojtek nie spotkał się z jakąkolwiek pomocną dłonią, dlatego że jego wychowawcy stracili już w tym momencie do niego cierpliwość, a ludzie, którzy go spotykali incydentalnie, bawili się przy nim i z nim doskonale, również go opuszczając, kiedy potrzebował pomocy. I ja później zrozumiałem, że oni mnie woleli widzieć pijanego, leżącego w rowie. Ręki ci nikt nie podał, ani pracy ci nie dał. 16 lat byłem zawodnikiem, ale doszedłem do wniosku, że sport nie jest najważniejszą rzeczą w życiu, bo trzeba przecież pracować i żyć z czegoś. Zostałem taksówkarzem. To był bardzo dobry zawód, bardzo dobre pieniądze pan taksówkarz zarabiał w tamtych latach 70. Aż to wszystko trwało, skończyło się w stanie wojennym. Stan wojenny zepsuł wszystko. Zajmowałem się zupełnie czym innym. Robotami takimi, którymi nie wolno było robić. Handel, cinksiarstwo, na tym się zarabiało, na tym była gruba kasa.
postanowiłem, że chyba trzeba będzie wyemigrować za granicę. Myślałem o Ameryce. Bardzo dobrze mi poszło w Stanach Zjednoczonych. Miałem dom, firmę malarską. Któregoś dnia zadzwoniła siostra i mówi, wiesz co, mama jest tak bardzo chora, że ona nie wiadomo, co jutro będzie. Za dwa dni ja dzwonię, siostra mówi, że mama zmarła i pogrzeb będzie za dwa dni. Ja mówię, że ja nie mogę być na tym pogrzebie, bo ja nie mam zielonej karty. Ja wszystko stracę. Ktoś w urzędzie miasta powiedział tak do pana burmistrza. Wojtek Fortuna mieszkał z mamą po rozwodzie. To jest służbowe mieszkanie. Mamy nie ma. Ta pijaczyna nie przyjechał mamie na pogrzeb. On pewnie nie ma na bilet. A ten pan burmistrz powiedział, że to go wymeldujmy. Zostałem wymeldowany z Zakopanego jedną sprawą sądową. Oni naprawdę myśleli, że ja nie przyjadę. Czego się nie dotknął, to był opór. Więc uznał, że jeżeli miasto, któremu zawdzięcza tak dużo, nie jest w stanie docenić tego, co zrobił i pójść trochę na współpracę, pomóc mu, to lepiej wyjechać. Mieszkam teraz w Gorczycy nad jeziorem, w centrum Puszczy Augustowskiej. I tego miejsca nie zamienię na żadne Krupówki. Do Zakopanego muszę jechać, ale tu jest moje miejsce i tu jest mój dom. Jak tu przyjechałem, szukałem górki, gdzie się na nartach jeździ. Tu mnie przyprowadził jeden z dyrektorów OSIR-u. Znajdujemy się tu w ekspozycji sportów zimowych pod nazwą Od Marusarza do Małysza i Kowalczyk. Zgromadziłem tutaj wiele cennych eksponatów od naszych olimpijczyków. 10. rok jestem tu, tutaj mam pracę. Nie wyobrażam sobie innego miejsca dla siebie. Fortuna posiadał wszystkie najlepsze cechy dla skoczka. Przede wszystkim brawurę i fantazję. A jednocześnie był świetnie wyszkolony technicznie. Jan Gąsiorowski i Janusz Fortecki zrobili z niego rasowego, światowego formatu skoczka. I gdyby nie te okoliczności, które po prostu pogrzebały tę karierę w Zakopanem, to mielibyśmy po dziadku Marusarzu drugiego wielkiego skoczka przed Adamem Małyszem i Kamilem Stochem. Spełnionym sportowcem. Chcę uczestniczyć nawet w takich spotkaniach jak w Szermencie, gdzie opowiadam te historie. Każdy chętnie mnie słucha i tak mi upływa to życie.